Powiedział pan też ostatnio, że hejterzy robią dobrą robotę panu i pana sztuce. Ale czy zdarzają się takie chwile, kiedy Patryk Wega myśli sobie, no to już było za daleko? Ja generalnie tego nie czytam, mam administratora, w związku z czym no, jakbym czytał wpisy w tych na Facebooku, no to bym w ogóle chyba życia nie miał prywatnego, w związku z czym nie czytam tego, natomiast śledzę to, co się dzieje i w momencie, gdy następuje taka sytuacja, że tworzą się dwa obozy dotyczące jednego filmu, z których jeden popiera film, a drugi go nienawidzi, no to jest idealne rozwiązanie z tego względu, że wówczas ludzie nie idą na film dlatego, że on im się potencjalnie podoba czy nie, tylko po to, żeby móc sobie wyrobić zdanie i jak najszybciej opowiedzieć się po którejś ze stron, więc w tym sensie hejt wówczas służy. Co po Kobietach Mafii zobaczymy następnego? Kobiety Mafii są pomyślane jako trylogia, w związku z czym co roku się będzie ukazywać kolejna część w lutym po walentynkach, ale obecnie przygotowuje się też do filmu Small World i to jest film o handlu dziećmi anglojęzyczny dziejący się w czterech miejscach na świecie, w Polsce, w Rosji, w Stanach i w RPA.